Witam, z tej strony Nightshade, a to jest rozdział 19, Iluminacja. Je na Celestię, dokończyła Twilight. Teleportacja była natychmiastowa, w jednej krótkiej chwili przyjaciółki pojawiły się w całkowicie innym miejscu. Ogromna komnata, w której się znalazły, nie była jednak tak mroczna czy brudna jak pozostała część ruin. Magiczny, jarzący się na zielono ogień, którym płonęły oświetlające wnętrze pochodnie, migotał i wił się niczym prawdziwy. Pomieszczenie było bardzo skromnie udekorowane, pozbawione kolumn, malowideł, metalowych roślin czy kwiatów. Znajdowały się w nim jednakże dwa imponujące, wysokie na 15 kucyków posągi gryfów. Jeden z nich miał na sobie groźnie wyglądającą zbroję oraz broń, zaś drugi był ubrany w wyszukane szaty, a w swoich szponach trzymał książkę. Złoto, srebro oraz kamienie szlachetne zdobiły oba monumenty, odbijając jasne światło pochodni i topiąc komnatę w wielobarwnym blasku. Na podłodze komnaty znajdowały się także różne symbole, które mocno zaciekawiły Twilight. Na pierwszy rzut oka wyglądały one na kolejne hierogryfy, ale po dokładniejszym zbadaniu Clutch odkryła, że bliżej było im raczej do znaków runicznych. Wciąż świecąca się część podłogi, na której stały kucyki, także zaintrygowała jednorożca. Była to sześcioramienna, różowo-fioletowa gwiazda, pod którą znajdowała się druga, taka sama, błyszcząco na srebrzysto-biały kolor. Powierniczka magii nie mogła nie zauważyć, że symbol wyglądał niemal dokładnie tak samo jak jej znaczek. Brakowało jedynie małych gwiazdek, które by go otaczały. Gdzie my jesteśmy? Jęknęła Fluttershy, tuląc się do pozostałych. Rarity objęła ją kopytkiem. I gdzie są TikTok i chłopcy? Spytała Biała Klacz, rozglądając się dookoła. Och, mam nadzieję, że nic im się nie stało. Dlaczego nie zostali przeniesieni razem z nami? Musieli pewnie stać poza zasięgiem zaklęcia, westchnęła Twilight. Cokolwiek się stało, wygląda na to, że musimy teraz same znaleźć stąd jakieś wyjście. Szkoda, że nie mamy mapy, TikTok, dodała Rainbow Dash. To miejsce nie przypomina reszty tych ruin, zauważyła Applejack. Jest za ładne. Może to jest sanktuarium, o którym mówiła zagadka, spytała Rarity. Jeśli faktycznie tak jest, to wygląda dość, niebibliotekowo, stwierdziła płasko Applejack. To musi być coś w rodzaju lobby, a samo wejście jest pewnie przed nami, zasugerowała Twilight, wskazując w stronę wielkich drzwi na drugim końcu pomieszczenia. Chodźcie, nie ma sensu stać w miejscu. Zobaczmy, co tam jest, a potem pomyślimy, jak wrócić do pozostałych. Martwię się o... Gdy tylko jednorożec zszedł ze świecącego symbolu, ten natychmiast zareagował. Ze wszystkich 12 ramion podwójnej gwiazdy wyszły złote strumienie magii, wijąc się wzdłuż znaków runicznych, aż po chwili cała posadzka zajaśniała blaskiem piękniejszym niż same góry złotego grzbietu. Co to? Twilight z trudem mogła załapać powietrze z wrażenia. Cholipka, co jest? Applejack podrapała się po głowie. Za każdym razem, jak się do czegoś zbliżysz, całe to miejsce zaczyna wariować. Nie robię tego celowo, powierniczka magii pokręciła głową. Nie mam pojęcia, jak i dlaczego się tu dzieje i z jakiego powodu wszystko reaguje tylko na mnie, a nie na żadnego innego jednorożca. Bardzo dziwne. Cóż, cokolwiek by to nie było, dzięki temu to ciemne i brudne miejsce jest nieco bardziej znośne, dodała Rarity. Spojrzała na Pegaza u swego boku. Fluttershy, moja droga, czy wszystko w porządku? Och, tak, nic mi nie jest, przytaknęła żółta klacz. Trochę mi się kręci w głowie, ale to pewnie przez tą teleportację. Czułam się już podobnie wcześniej, gdy Twilight korzystała z takiego zaklęcia. Och, biedactwo ty moje, powierniczka hojności nadała wargi. Co prawda nie mogę cię wziąć pod skrzydło, jako że takowego nie posiadam, ale postaram się zrobić coś w mojej mocy, aby ci pomóc, kochana. Och, dziękuję, Rarity, odparła cichutko Fluttershy. Mieszkanki Ponyville wkroczyły dalej w stronę wielkich drzwi. Spójrzcie tylko na te wszystkie symbole, mówiła z zachwytem Twilight, spoglądając na znaki pod swoimi kopytami. To pismo runiczne, a nie hieroglify. Runy były używane w dawnych czasach jako przewodniki dla szczególnie potężnych zaklęć. Z
cała komnata jest nimi pokryta. Jest dość magii, żeby móc teleportować równocześnie populację mojego miasta na bardzo daleki dystans, nawet na drugi koniec świata. To by wyjaśniało, dlaczego tutaj wylądowałyśmy, gdziekolwiek to tutaj się znajduje, powiedział Rainbow. Cóż, gdziekolwiek jesteśmy, jest to na pewno jakieś ważne miejsce, zaobserwowała Twilight, aktywując róg i wskazując na wrota. Ale jeśli chodzi o promieniowanie magiczne, to ten pokój to jeszcze nic. Rarity, ty pewnie też to czujesz. Och, tak, potwierdził drugi jednorożec, którego róg także zajaśniał. Gdzieś przed nami znajduje się bardzo silne źródło energii magicznych i nie jestem do końca pewna, ale część z nich wydaje mi się znajoma. To musi być coś naprawdę niesamowitego, skoro mogę to poczuć tak wyraźnie. Mam nadzieję, że to nic groźnego, powiedziała Pinky przestraszonym głosem, przytulając się do Rainbow Dash. Nie sądzę, żeby to było coś nieprzyjaznego, Twilight pokręciła głową. Właściwie to sprawia wrażenie czegoś dobrego. Właśnie, bez nerwów, Pinky, pocieszyła przyjaciółkę Rainbow. Ani się nie obejrzysz, a znajdziemy wyjście z tego miejsca i wrócimy na szlak. Nie ma się czego bać. Twilight doszła do masywnych drzwi jako pierwszej i otworzyła je magią. Klacze przeszły pod imponującym sklepieniem i znalazły się w kolejnym korytarzu. Złota magia zgubiła tu znaczną część swojego blasku, ale wciąż dawała na tyle dużo światła, aby umożliwić komfortowe chodzenie. Ściany po lewej stronie kucyków były udekorowane różnymi urządzeniami i innymi obiektami, które momentalnie przykuły uwagę powierniczki magii. Niezwykłe szczegółowe i rozbudowane ryciny przedstawiające osiągnięcia gryfiej rasy zdobiły z kolei prawą ścianę. Były one przejawem niezwykłych zdolności magicznych, tak kolorowe i jasne, że patrzenie na nie przypominało spoglądanie przez okno w przeszłość. Magia była jedną rzeczą, a obrazy drugą, ale magiczne obrazy były zapierającą dech w piersiach kombinacją. To wygląda wprost zdumiewająco, zachwyciła się Rarity. Te ryciny są wykonane z taką pieczołowitością. To meteoryt, zdumiała się Twilight. Niewiarygodne, gryfy wyryły murale na czystym meteorycie. Pierwszy z obrazów przedstawiał gryfa używającego czegoś, co wyglądało jak teleskop, którym obserwował on gwieździste niebo. Niezwykle szczegółowe i zachwycające. Wzburzone mgławice, wirujące galaktyki, migające gwiazdy i lecące komety zdobiły malowidło, ruszając się i zmieniając niczym na prawdziwym nieboskłonie. Twilight ledwie powstrzymywała chęć skatalogowania w jakiś sposób obrazu nocnego nieba. Odkrycie rok zerowy, PO, wyczytała z tabliczki. Nasi przodkowie odkryli istnienie magii pod koniec rządów imperatora Gamma Liela 28. Wielka schizma kończy się, gdy cała rasa gryfów osiedliła się w jednym miejscu, aby nauczyć się więcej na temat tej nowej dziedziny. To niewiarygodne, Twilight wzięła głęboki oddech, cały czas przyglądając się dziełu. Gryfy z tego świata odkryły magię poprzez badanie kosmosu i gwiazd. Magia astralna to jedna z najpotężniejszych odmian, jakie istnieją. Nic dziwnego, że to miejsce aż huczy od energii. Jak dawno to było? Spytała z ciekawością Rarity. Albo raczej, kiedy został stworzony ten cudowny wprost kawałek sztuki? Wygląda na całkiem nowy. Cóż, skoro początek kalendarza gryfów miał miejsce w momencie odkrycia przez nich magii, to musimy znaleźć coś, co opisze późniejsze wydarzenia, żeby się tego dowiedzieć, wyjaśniła fioletowa klacz. PO musi oznaczać zapewne po odkryciu. Najwidoczniej to wydarzenie spowodowało, że gryfy całkowicie zmieniły swoją kulturę i poświęciły się badaniu magii. To fascynujące. Ta, całe miasto jajogłowych, powiedziała pół żartem Rainbow. Brzmi jak coś dla ciebie, Twi. Kucyki przeszły kawałek dalej do następnego dzieła, przedstawiającego gryfa trzymającego w ręce małą laskę. Wyglądała ona na dość istotną, biorąc pod uwagę to, jak bardzo była ona podkreślona na rycinie. Laska błyszczała jasnym srebrem i wychodziły z niej malownicze aury we wszystkich kolorach. Sam obraz wydzielał mnóstwo energii magicznej. Świt nowej ery, około 100 roku po odkryciu, przeczytała ponownie na głos Twilight. Naukowiec Gourdin pod przewodnictwem nowo wybranej Rady Starszych wynajduje różdżkę. Dzięki temu gryfy rozpoczynają erę w badaniu i wykorzystaniu magii.
W nagrodę za swoje osiągnięcie Gurdjieff zostaje mianowany pierwszym biegunem w nowo powstałym sanktuarium wiedzy, w którym zgłębiane są kolejne tajniki poszczególnych dziedzin magii. Czy wszystkie gryfie imiona zaczynają się na G? Spytała ze szczerą ciekawością Rainbow. To dość pochopny wniosek, odparła szybko powierniczka magii. Znamy imiona tylko dwóch gryfów z tego świata i dwóch z naszego, przypomniała jej przyjaciółka. I wszystkie zaczynają się na G, dostrzegam tu pewien schemat. Cztery gryfy to niezbyt dobra podstawa, żeby oceniać tendencje nazewnicze całego społeczeństwa, odpowiedziała płasko Twilight. Mówię tylko to, co widzę, Pegas wzruszył ramionami. Jak tak dalej pójdzie, to zrobi mi się trochę głupio przez to, że mówiłam przez te wszystkie lata do gildy G. Ciekawe, czemu nigdy mi nic nie powiedziała na ten temat? Na trzecim obrazie znajdowało się kilka gryfów stojących wokół jakiegoś obiektu, który, podobnie jak różdżka na poprzednim malowidle, był wyraźnie podkreślony przez światło i kolory, jakie wokół niego krążyły. Sam przedmiot przypominał sześcian z wieloma znaczeniami i rówkami, które jaśniały złotem i srebrem. Era technomagii, około roku 511 po odkryciu, wynalezione zostaje pierwsze technomagiczne urządzenie, przetwornik energii magicznych. Gryfy wchodzą dzięki temu w epokę szybkiego rozwoju i stają się dominującą rasą w Gryfonii. Rozpoczyna się budowa ośrodka badań na wyspach Elysium, rozpoczynając tym samym niezwykle szybki postęp na polu technomagii. Gdzie do sia należy Gryfonia? Spytał Applejack. Być może to jest gryfia nazwa na tę planetę, odparła Twilight. Myśleli, że są tacy ważni i cwani, co? Sprychnęła Rainbow. Koniec końców niewiele im to pomogło. Więc to stąd wzięła się technomagia w tym świecie? Zastanowiła się Twilight. Jeśli to prawda, to gryfy rozwijały się przez zdumiewający okres czasu, nim ich rasa wyginęła. Ciekawi mnie, jak w takim razie kucyki z pandemonium uzyskały do niej dostęp? Pomyślała nagło z Rarity. Czy TikTok nie wspominała czasem, że większość urządzeń w mieście działa poprzez technomagię? Może któryś z następnych obrazów to wyjaśni, przytaknęła Twilight. Czwarta rycina przedstawiała trzy postaci, stojąc na szczycie wzgórza i będące najwyraźniej w trakcie przyjaznej wymiany. Pierwszą był gryf, ubrany w purpurowe szaty, zdobione złotymi paskami. Druga była Pegazem, z pięknym, zielonym umaszczeniem, który miał na sobie elegancki, srebrno-niebieski strój. Trzecia postać, ku zaskoczeniu klaczy, była zebrą, choć zgoła różniącą się wyglądem od znanej im zekory. Ogier odziany był w ozdobne futro i skórę, które leżały na nim jak zbroja. Jego grzywa była długa, rozczochrana i czarna jak noc. Podobnie jak gęsta broda, wygląd postaci dopełniał rogaty hełm na głowie oraz ogromny podwójny topór bojowy przymocowany do grzbietu. Sojusz około roku 762 po odkryciu. Nasi przodkowie zawarli pakt z sąsiadującymi rosami kucyków oraz zebr. Sojusz ten prowadzi do er pokoju i dobrobytu, które przetrwają przez niemal 500 lat. Z naszą pomocą kucyki rozwijają swoją stolicę, utopię, w zamian pomagając nam w badaniach nad magią. Zebry odmówiły przyjęcia naszej pomocy przy rozbudowie swojej stolicy, Zebradenu, ale podzieliły się z nami wiedzą na temat magii runicznej. Twilight przyłożyła kopytko do podbródka, zamyślona. Więc w tym świecie też są zebry, tak? I w dodatku badały one runy. Ciekawe. Tak, ale popatrzcie tylko na tego kolesia, dodała Rainbow, wskazując na zebrę. Wygląda, jakby szykował się do walki. Czadowo, widzisz? To są ciekawe rzeczy, a nie ta cała gadka szmatka o nauce i magii. Cóż, ja także chętnie dowiedziałabym się o nich czegoś więcej, odparł Twilight. Może spytamy o to TikTok, gdy nadarzy się okazja. Na piątym malowidle widoczne były tym razem nie gryfy, a kucyki, z których jedne miały jasne, białe i fioletowe stroje, drugie zaś ciemno-niebieskie i czarne. Przyjaciółkom nie spodobało się to, jak ich rasa była tam przedstawiona. Wyglądało to, jakby kucyki walczyły ze sobą. Pomiędzy nimi można było dostrzec także kilka zebr, które najwyraźniej walczyły po tej samej stronie, co ubrane w jasne barwy kucyki. W innej części obrazu było widać gryfy, które przyglądały się tej rzezi z pogardą i obrzydzeniem.
Applejack była wyraźnie zaniepokojona przez to, co zobaczyła i przeszła obok ryciny, nie zatrzymując się nawet wtedy, kiedy Twilight znowu zaczęła odczytywać umieszczony pod nią tekst. Pierwsze powstanie ciemności około roku 1207 po odkryciu. Rasa kucyków, wcześniej pokojowo nastawiona, zostaje uwikłana w straszną wojnę domową. Gwardia Harmonii zostaje wsparta przez Królestwo Zebr po wielu latach krwawych walk. Połączone siły pokonują koalicję nihilijską. Gryfia Rada Starszych podejmuje decyzję o przeniesieniu stolicy do niezamieszkałych terenów na północy, aby nie brać udziału w walkach. Opiekunka Gardenia rozpoczyna realizację planu, którego celem jest rekultywacja pustynnych terenów na północy. To okropne, sapnęła Twilight kręcąc głową. Gwardia Harmonii, koalicja nihilijska, te nazwy na pewno nie są przypadkowe. Wiem, że kucyki czasami się kłócą, nawet biją różne rzeczy, ale otwarta wojna? Rainbow przełknęła ślinę i objęła pięki mocniej swoim skrzydłem. Po prostu przejdźmy do tego tutaj, prychnęła Applejack, stojąc przed kolejnym malowidłem. Nie mam ochoty dłużej oglądać tamtego obrazu, jest brzydki. Na kolejnym obrazie namalowany był długi łańcuch górski, w którym centrum znajdowało się ogromne miasto z wysokimi wieżami i wielkimi metalowymi kopułami. Góry błyszczały złotem, a miasto lśniło srebrem, czerwienią oraz purpurą. Całość otaczały zielone doliny, pełne ogromnych drzew i najczystszych jezior, wyglądając nawet bardziej imponujące niż podobne tereny w domu powierniczek. Osiedlenie około roku 1315 po odkryciu, zaczęła czytać znowu Twilight. Góry na północy pustyni zostają zrekultywowane, zaś ich nazwa zostaje zmieniona na Góry Złotego Grzbietu, co oddaje ich obecny wygląd. Nowa stolica gryfów, Aeropolis, zostaje założona w dolinie między górami, powstałej wskutek procesu rekultywacji. Wojna domowa kucyków skończyła się około roku 1127 po odkryciu. Rozejmem pomiędzy zwaśnionymi stronami, kucyki z frakcji koalicji osiedliły się na północnym kontynencie, w bezpiecznej odległości od swoich byłych wrogów. Rasa Zebr zdecydowała się podążyć za naszym przykładem i odizolowała się od swoich sojuszników, przenosząc je w tereny tundry. Więc to gryfy stworzyły Złoty Grzbiet? Powierniczka magii pokiwała głową za probatą. Aby zrobić coś takiego, musiały one posiadać niewiarygodną poznajomość magii, geomancji oraz biomancji. Cholipka, jeśli gryfy faktycznie zrobiły coś takiego, to jestem dla nich pełna podziwu, dodała Applejack. Bogini, zawołała Rarity, która wraz z Fluttershy zdążyła podejść do kolejnej ryciny. Twilight, musisz to zobaczyć, to następne malowidło jest wprost niewiarygodne. Fioletowa klacz podbiegła ku przyjaciółce i także sapnęła z zachwytu. Siódmy obraz przedstawiał coś innego niż gryfy, ale tym razem to coś było niezwykle trudne do opisania. Wyglądało to, jakby została tu namalowana czysta esencja, a nawet dwie. W tym przypadku jedna z nich promieniowała potężną magią światła i dobra, druga zaś równie potężnymi siłami ciemności i zła. Twilight była zaniepokojona tym, jak bardzo moce tu przedstawione przypominały esencje magiczne księżniczki Celesty oraz Luny. Harmonia oraz Nihilia, około roku 1771 po odkryciu. Gryfy dokonują wstrząsającego odkrycia. Istnieją magiczne istoty, które znajdują się poza naszą zdolnością pojmowania. Kucyki oraz zebry odkryły te istoty na długo przed nami. Dwie boginie, Harmonia oraz Nihilia, są czczone przez obie rasy. Prowadzone przez gryfy badania pozwoliły odkryć więcej informacji na ich temat. Jedna rzecz jest pewna, mająca miejsce jakiś czas temu wojna między frakcjami znanymi jako Gwardia Harmonii oraz Koalicja Nihilijska miała podłoże religijne. Należy dowiedzieć się więcej o tych wydarzeniach, aby zapobiec możliwości wystąpienia drugiego powstania ciemności. Czy TikTok także nie wspominała, że Harmonia i Nihilia to boginie? Zapytała Rarity. Zgadza się, przytaknęła Twilight. Wygląda na to, że są one darzone wielkim szacunkiem, ale nie słyszałam nic o żadnej koalicji nihilijskiej, gdy byłyśmy w pandemonium. Ja także nie. Dziwne. Jeśli mieszkańcy tamtego miasta rzeczywiście wielbią Nihilię, to z pewnością zobaczyłybyśmy na to jakieś dowody.
Wiem, że to dla was ciekawe, ale czy możemy się bardziej pospieszyć? Wytknęła przeciw kontwarty Jack. Właśnie, ruszmy się, Twi, dodała Rainbow. Musimy znaleźć wyjście, a czytanie o historii nam w tym raczej nie pomoże. Daj spokój, Rainbow. Zawsze jest czas na odkrycie czegoś nowego, powiedziała Twilight, mrugając okiem do Pegaza. Co by powiedziała Daring Duo, gdyby się dowiedziała, że nie chcesz dowiedzieć się nic o starożytnych ruinach, w których się znajdujesz? Rainbow zastanowiła się przez chwilę, po czym pokręciła głową. Daring Duo zwykle nie ma czasu na badanie, bo jest zajęta martwieniem się o czyhające na nią pułapki. Dla niej liczy się akcja i przygoda. W porządku. Twilight przytaknęła głową i wzruszyła ramionami, przyznając rację przyjaciółce. Klacze kontynuowały swoją wędrówkę korytarzem, aż dotarły do drzwi, na których widniała napisana świecącym fioletowymi literami inskrypcja. Same litery były dość małe, więc Twilight musiała podejść bardzo blisko, żeby być w stanie je przeczytać. Pierwsze wyzwanie czeka na ciebie. Test, w którym poddać musisz próbie. Swą wiedzę, odwagę, percepcję i moc, lecz jeśli zawiedziesz, marny twój los. Z tego co widzę, te gryfy miały bzika na punkcie poezji, zachichotała. Mnie samej nigdy to szczególnie nie interesowało. Czy to kolejna zagadka? Zastanowił się Ranki. Nie wydaje mi się, odparła Twilight, przyglądając się ponownie inskrypcji. Całość jest dość jasno napisana, bez żadnych ukrytych znaczeń i tak dalej. I pisze, że czeka na nas jakiś test? Spytała Applejack. Na to wygląda. To pewnie jedno z zabezpieczeń sanktuarium, które ma uniemożliwić wejście intruzom i innym niepowołanym osobom. Ten mówi o tym, że podda próbie wiedzę, percepcję i moc? Może chodzi o rozwiązanie jakiejś zagadki? Rozmyślał na głos fioletowa klacz. Jest jeszcze ostrzeżenie, dodała Rarity. Jeśli zawiedziemy, marny nasz los. Cóż, to by wyjaśniało linijkę ustawianie czoła niebezpieczeństwom z tamtej tablicy, dodała Twilight. No to zobaczmy, co nas czeka, zawołała Rainbow. Niebezpieczeństwo śmieje się w twarz. Racja, Pinky? No nie wiem, Pinky pokręciło głową. A co jeśli to naprawdę coś groźnego? Możecie zostać ranni, albo gorzej. No daj spokój, nic nam nie będzie, zakpiła Rainbow. To tylko takie gadanie, żeby wystraszyć kucyki gryfy. Tam pisało też, że sprawdzi naszą odwagę, racja? No to pokażmy, na co nas stać i rozwiążmy tę ich łamigłówkę. Dokładnie, dodała Applejack. Poza tym słyszała, żeś Lockwooda. Gryfy to były przyjazne stworzenia, cholipka. Nawet w tamtych obrazkach było pokazane, że jak wszyscy inni walczyli, to one się wycofały, bo nie chciały brać udziału w wojnie. Może macie rację, zgodziła się nieśmiało Pinky. Miejmy to już z głowy, oświadczyła Twilight, otwierając drzwi magią. Z tego tekstu wynika, że to dopiero pierwsza próba. Nie napisali, ile nas ich czeka, więc nie widzę sensu w staniu i marnowaniu czasu. Naprzód! Nie, krzyczała TikTok, uderzając kopytkiem w mur. To bez sensu! Proszę, TikTok, nie ma potrzeby, żeby tak krzyczeć, zdrygnął się Lockwood, zakrywając uszy kopytkami. Jeśli się ze mną nie zgadzasz, to w porządku, ale uspokój się trochę, Dosiana, jesteś gorsza niż Patty Cake. Flathoof jęknął i wyrzucił kopyta w górę. Całe to kłócenie się prowadzi nas donikąd. Minęła już prawie godzina, a wy dwoje nadal nic nie wymyśliliście. Ale jakoś nie widzę, żebyś ty też wpadł na jakiś pomysł, powiedziała szyderczy TikTok. Jak znasz jakieś inne rozwiązanie, to zamieniam się w słuch. Ale teraz jedyne, co słyszę, to że narzekasz i biadolisz jak jakieś cholerne primadonna. Może Flathoof tak naprawdę zniknął razem z dziewczynami, a w jego ciele tutaj utknęła Rarity. Jeśli to prawda, to miał cholernego warta, wymamrotał pod nosem Lockwood. Przecież mówię, że powinniśmy po prostu iść dalej, zagrzmiał Flathoof. Tracimy tylko czas, próbując rozgryźć wymarły język i licząc na to, że czegoś się dzięki temu dowiemy. Zielona klacz przyłożyła mapę do twarzy Ogiera. Pokaż mi, gdzie one są, a zaraz tam ruszymy. Co się stało? Nie widzisz ich? O, w takim razie to strata czasu, żeby tak po prostu leźć przed siebie, nie wiedząc nawet, gdzie idziemy. Chcesz, żebyśmy się zgubili w tych korytarzach? Do cholery? To nie jest żadna strata czasu. A co, jeśli nie widzimy ich na mapie,
bo ta jeszcze nie uzupełniła do końca? Pomyślałaś o tym? Mruknął z niezadowoleniem. Poza tym, jak niby możemy się zgubić, mając ze sobą to coś? To żaden problem mieć mapę i mimo to się zgubić, jak będziemy łazić w kółko. Jeśli dotarło to już do twojej pustej makówki, to może... Hej, hej, uspokójcie się już, oboje! Wtrącił Lockwood. To, że skaczecie sobie nawzajem do gardeł, w żaden sposób nam nie pomaga. Szafów, wiem, że się o nie martwisz, ale proszę, wyluzuj. Na pewno nic im nie jest. W końcu nie spotkałem tu Gargantuana ani niczego takiego. Pewnie są po prostu na innym poziomie ruin, o których mapa jeszcze nie wie. Musimy być cierpliwi i spróbować domyślić się, gdzie mogą być. Dokładnie, zgodziła się TikTok. Więc jeśli pozwolisz, wrócę do tych symboli na ścianie, które próbowałam rozszyfrować. Jestem pewna, że tamten znak ma jakiś związek z tą całą salą obrad, o której gadałeś wcześniej z Twilight. To może być dobre miejsce, żeby rozpocząć poszukiwania. A ja dalej uważam, że to nie jest ten sam symbol, westchnął Szary Pegas. Tamten wyglądał jak łapa gryfa, pamiętasz? A ten tutaj przypomina bardziej szpon. Może od jakiegoś ptaka? Ale zaraz, czy gryfy nie mają łap i szponów? Strasznie to zagubatwane. Gryf mają łapy na tylnych nogach, odparła zrezygnowana czasomistrzyni. To wygląda, jakby było na przedniej nodze, co wydaje się być też zgodne z tym, co Twilight odczytała jako wojnę. Jeśli gryfy miałyby walczyć, używałyby do tego swoich pazurów czy szponów. A niby skąd taka pewność? Widziałeś tamten znak, od którego zaczęła czytać Twilight? Spytał Lockwood. A ty go widziałeś? TikTok odzajemniła pytanie. Cóż, nie, przyznał Szary Ogier. Ale ona nazywała go łapą, a to tutaj to szpon. To nie to samo. Ufam, że Twilight się na tym zna. Do jasnej cholery. A co to za różnica, jak go nazywała? Rzuciła wściekle TikTok. Po czym zaczęła wskazywać na mapę. Zobacz, on nawet wskazuje ten sam kierunek, w którym, jak wcześniej powiedziałeś, znajduje się sala obrad. Ale to niekoniecznie oznacza, że chodzi o to samo miejsce. To równie dobrze może nas pokierować gdzieś na północny zachód, a nie do centrum. Pójdziemy w złym kierunku. Do siana jasnego. Flatów przyłożył kopyto do twarzy. I tak idziemy w tamtą stronę, więc po co się o to kłócicie? Bo wolałbym najpierw mieć jakieś pojęcie o tym, gdzie zacząć szukać. A ten ptasi móżdżek mi w tym nie pomaga, TikTok splunęła. Proszę, nie zaczynaj znowu z tymi wyzwiskami, Lockwood przewrócił oczami. Słuchaj, skończmy tę kłótnię, co? Masz rację, możemy iść za tym znakiem, gdziekolwiek prowadzi, a gdy tam dojdziemy, pomyślimy, co robić dalej. Najwyższy czas, burknęła TikTok. Spojrzała jeszcze raz na mapę, po czym zwinęła ją i rzekła. Wskazują na jeden z korytarzy, a teraz za mną. Wielkie, metalowe drzwi otwarły się z trzaskiem, a na korytarz wyleciały z nich kłęby dymu. Powoli wyłoniło się z niego sześć sylwetek kucyków. Drzwi za nimi zatrzasnęły się, zostawiając w pomieszczeniu jedynie niewielką ilość pyłu, które klasze szybko przegoniły kopytami. Dzięki ci, Celestio, że to już koniec, wykaszlała Twilight. Od kopyt do głowy była pokryta sadzą, która usuwała właśnie przy pomocy magii. Już rozumiem, czemu zamieścili to ostrzeżenie na samym końcu. Przypomnijcie mi, żebym nigdy więcej nie słała pomysłów Rainbow Dash na temat tego, jak rozwiązać jakąś zagadkę, marudziła Rarity, macając z przygnębieniem swoją poplątaną i nadpaloną grzywę. Och, moje włosy, moje piękna sukienka, jak tylko wrócimy do domu, Rainbow Dash, to jesteś mi winna spore modelowania. Ej, no, dziewczyny, dajcie spokój. To nie była moja wina, broniła się Rainbow, zdejmując gogle i odsłaniając część twarzy, która była niedraśnięta. Pinkie Pie przykleiła się do niej w mocnym uścisku, wyraźnie wstrząśnięta po tym, co przeszli, i gorączkowo próbowała ugasić mały płomień, który tlił się na czubku tęczowej grzywy Pegaza. Nie twoja wina, cukiereczku. Jak na jakimś guziku pisze nie dotykać, to zdrowy rozsądek mówi mi, żeby tego nie dotykać, krzyknęła Applejack, strzepując sadzę ze swojego kapelusza i koszuli. O czym żeś myślała, Dosiana? Ej no, rozchmurzcie się, to po prostu mój instynkt poszukiwacza, przygód się odezwał.
w książkach Darling Doom, najlepszym sposobem na rozwiązanie każdej zagadki jest zrobienie tego, czego nikt się nie spodziewał, powiedziała nerwowo Rainbow. Ogromna komnata, w której na samym środku jest guzik, który aż błaga się o to, żeby go nacisnąć, to musiało być najprostsze rozwiązanie, nie? Bo przecież uciekanie przed ognistymi kulami to nic trudnego, burknęła Twilight. No, dla mnie nie, dla Darling Doom pewnie też. Rainbow Dash, moja droga, pozwól, że coś ci przypomnę, rzekła Rarity, trzepocząc przy tym uroczo rzęsami. Zaraz potem zmrużyła oczy i krzyknęła. To nie jest książka o Darling Doom! Rarity, Rarity, wyluzuj, zachwytała Rainbow. Naprawimy twoją pieckę, jakoś, ale hej, przecież wyszliśmy z tego cało, co nie? Nie mogę się doczekać następnego testu, a ty, Pinky? Mówiłam ci, że jestem niepokonana. Tak, ale... Pinky pokiwała głową z ponurym wyrazem twarzy. To była tylko mała eksplozja. Co jeśli byłaby większa? Musiałabym po prostu szybciej lecieć. Chełpiła się powierniczka lojalności. Nie widząc żadnej reakcji ze strony przyjaciółki, Pegas pokręcił głową. Ej no, Pinky, co z tobą? Gdzie twoja radość z przeżywania niebezpiecznych przygód? To było, nim zdałam sobie sprawę z tego, jak naprawdę groźne są te wszystkie rzeczy, jęknęła różowa klacz. Ale nie ma nic lepszego niż trochę adrenaliny, żeby krew zaczęła szybciej. Proszę, nie mów o krwi, powiedziała Pinky, robiąc blada. Nie potrzebuję więcej adrenaliny, pisnęła Fluttershy, owijając się mocniej płaszczem Lockwooda. Z czegokolwiek był on zrobiony, materiał ten był najwyraźniej w pewnym stopniu ognioodporny. Wspaniale, dobiegł z przodu głos Twilight. Ledwie skończyliśmy jedno wyzwanie, a tu już jest następne. Przed jednorożcem znajdowały się kolejne wielkie drzwi ze świecącymi na filtrowo literami. Zobaczmy. Pierwsze zadanie, już wykonane. Drugie to sprawdzian twojej zręczności, bystrości, szybkości i innych zdolności, który zdać musisz, by dalej móc ruszyć. Myśl trzeźwo i w siły swoje miej wiarę, inaczej srogą poniesiesz karę. To mi wygląda na próbę innego rodzaju niż tamta, test bystrości i szybkości. To chyba coś dla mnie, zaśmiała się z dumą Rainbow. Ta, tylko bez tej części o bystrości, miłośniczko guzików, zadrwiła Applejack. No dobra, dziewczyny, nie ma sensu stracić czasu, Twilight tupnęła kopytkiem. Przeszłyśmy przez jeden test, to damy radę też następnemu, racja? O ile Rainbow nie będzie się zbliżać do żadnych guzików, krzyknęła Rarity. Rany, będziecie mi to wypominać do końca życia? Co? Wymarlatał Pegas. Chodzimy w kółko, zauważył Flathoof. Poznaj ten korytarz. Byliśmy w nim jakieś pół godziny temu. Coś mi się widzi, że twój genialny plan nie działa, TikTok. Wszystkie korytarze wyglądają tak samo. Zielona klacz wywróciła oczami. Mapa pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. Po prostu wydaje nam się, że łazimy w kółko. Zmieniliśmy nawet piętro, gdy mijaliśmy ten znak wyglądający jak pióro, pamiętasz? Tak, nie zauważyłem, żeby były tam jakieś schody. Racja, ale na pewno jesteśmy na wyższym poziomie, podkreślił Lockwood. Pegasy czują takie rzeczy. Musiało być tam jakieś wzniesienie, tylko bardzo łagodne i przez to trudne do zauważenia. Według mapy jesteśmy już prawie w centrum miasta, obwieściła TikTok, wskazując kopytkiem, ale w dalszym ciągu ani widu, ani słychu Twilight i reszty. Cóż, przynajmniej nawigacja w tych ruinach idzie nam coraz lepiej, zapewniła Lockwood. Dalej, co prawda nie wiem, na ile trafnie odczytujemy te symbole, ale to lepsze niż nic. Powoli do przodu, racja? Jak możesz być tak spokojny? Spytał go Flathoof. Serio, ja tu na prawie każdym kroku dostaję zawału, a ty wydajesz się być cały czas kompletnie nieporuszony. Chcesz wiedzieć dlaczego? Spytał spokojny ton Pegas. Jestem taki, bo muszę taki być. Spokojny umysł pomaga jasno myśleć, analizować i dostrzegać ważne rzeczy. Musimy znaleźć nasze znajome, owszem, ale jeśli zaczniemy panikować, nie osiągniemy nic, poza krzyczeniem na siebie, znowu. Powiedziałam już, że przepraszam, burknęła TikTok. Trójka kucyków wyszła z kolejnego zakrętu i przeszła przez małą salę, na której w drugim końcu znajdowało się sklepione przejście. W końcu dotarli do centralnej komnaty.
Wszyscy wydali z siebie głośny jęk, gdy zaczęli rozglądać po olbrzymim, owalnym pomieszczeniu, pozbawionym schodów czy balkonów. Z komnaty wychodziły za to dziesiątek tuneli, prowadzących w każdym kierunku. Na suficie znajdowała się wielki na kilka metrów symbol w kształcie gryfiego szponu. No to moja teoria o gryfach jako zorganizowanym społeczeństwie właśnie legła w gruzach, westchnął Lockwood. Patrzcie tylko, tu praktycznie nie ma ścian, tylko przejście na przejściu koło przejścia. To musi być jakiś centralny punkt tranzytowy lub coś w tym stylu, powiedziała TikTok, rozkładając mapę tak, żeby była większa i kładąc ją na ziemi, aby się jej lepiej przyjrzeć. Przynajmniej wskazówki, za którymi podążaliśmy, doprowadziły nas do środka miasta. Może uda nam się rozszyfrować więcej z tych hieroglifów. Szpon musi oznaczać centrum czy coś takiego. Chyba. Nie zamierzacie sprawdzać po kolei każdego z tych korytarzy? Spytał z przejęciem Flathoof, rozglądając się po ogromnej sali. Większość z nich nie możemy nawet dosięgnąć. Jasne, że nie. To by była strata czasu i energii, odpowiedziała pospiesznie Zielona Klacz, kręcąc głową. Musimy po prostu znaleźć jakiś punkt odniesienia. Spójrz, nad każdym z wejść wyrysowany jest inny symbol, który pewnie oznacza jakieś konkretne miejsce. Pokazała kopytkami dookoła, na poszczególne przejścia i symbole, które się nad nimi znajdowały. Wiele z nich było jednak niejasnych, przynajmniej dla kogoś, kto nie był gryfem. Przez to odczytywanie ich przypominało jedną wielką układankę, znak, który wyglądał na pióro, na pewno gdzieś prowadził. Ale gdzie dokładnie? Do fryzjera dla gryfów? Sklepu z materacami? Lotniska? Więc jeśli podążymy którymś z tych tuneli, zastanowił się Lockwood, to doprowadzi nas on do miejsca, które przedstawia symbol nad wejściem. W takim razie musimy znaleźć taki, który może nas zabrać tam, gdzie wylądowała Twilight i reszta, tak? Dokładnie. Podążając tym tokiem myślenia, wiemy, że szukamy korytarza oznaczającego sanktuarium. Ta sześcioramienna gwiazda? Wskazała na symbol na sklepieniu nad ich głowami. Cóż, wiemy, że oznacza ona jedynie teleport czy coś w tym stylu, więc póki co nam się nie przyda. Zerknęła na mapę i przesunęła po niej kopytkiem, tworząc przerwaną linię, która biegła od ich początkowej pozycji aż do tej, w której się aktualnie znajdowali. Musimy pomyśleć, dokąd dokładnie mogło je przenieść. Przypomnijcie sobie tamtą zagadkę. Może było tam napisane coś pożytecznego? Och, było coś o właściwym źródle, nad czym już przedtem się gołowiliśmy. Flathoof podrapał się w głowę. Twilight zdawała się sądzić, że chodzi o jakiś rodzaj magii, więc może od tego powinniśmy zacząć. Brzmi nieźle, odparł ze śmiechem Lockwood. Widzisz? Musimy tylko zachować spokój, a na pewno to rozgryziemy. Dobra, który z tych symboli tutaj może mieć jakiś związek z magią? I tu się zaczynają schody, westchnęła TikTok. Tu jest więcej przejść, niż jestem w stanie policzyć, nie mówiąc już o tym, że stąd nie widać nawet drugiego końca tego pomieszczenia. Będziemy musieli znaleźć właściwy korytarz, patrząc po znaczeniach, a raczej dodała, ty będziesz musiał. Zepchnęła Lockwooda ze skalnej półki, prosto do środka komnaty. Pegas krzyknął i machnął skrzydłami, po czym odwrócił się do niej w powietrzu. No dajże spokój, na pewno jest jakiś inny... Nie ma. Czasami skrzyni usiadła na ziemi, kładąc mapę obok i krzyżując kopytka na piersi. Ty możesz latać, a ja nie, więc możesz to zrobić dużo szybciej i prościej. Ale tu jest chyba ze 100 albo więcej. No to lepiej bierz się do roboty, hm? Odparła niezruszona na TikTok. Dobra, dobra, Lockwood przewrócił oczami i westchnął głęboko. Mam nadzieję, że to nie będzie za trudne, ale skąd mam w ogóle wiedzieć, jaki symbol oznacza magię? Wymamrotał, odlatując. Gdy się oddalił, TikTok odwróciła się do Flathoofa. Ten twój kolega ma w sobie coś, prawda? Coś to bardzo dobre określenie, zaśmiał się Czerwonoogier. Nie wiem, co to jest, ale na pewno go to wyróżnia. Był taki, odkąd go znam. TikTok pokręciła głową. Wiesz co? Powiedziała, spoglądając na drugiego kucyka. Muszę przyznać, że jestem trochę zazdrosna. Niby o co? Zapytał Flathoof. Oto, co jest między wami, waszą przyjaźń, znaczy ja też mam przyjaciela, ale czasami strzyni westchnął głęboko. Nie sądzę, żebym mogła mieć kiedyś z kimś takie relacje, jak choćby wy dwaj macie między sobą.
Nie przy tych wszystkich obowiązkach czy podróżach, z jakimi związana jest moja praca. To dość niespodziewane, inspektoru Niezbrew. Czemu o tym mówisz? Mam lepszy słuch niż myślicie. Twilight i jej przyjaciółki sądzą, że mi nie zależy i to samo tyczy się pewnie waszej dwójki. Wiem, że wszyscy tak myślicie, że jestem tu tylko dlatego, że to moja praca. Flatków już chciał zacząć kłócić, ale się powstrzymał. Zamiast tego przytaknął ponuro. Bez obrazy, ale zachowujesz się, jakby dokładnie tak było. Jeśli chcesz, żeby ktokolwiek zmienił zdania na twój temat, to krzyczenie i sprzeczanie się o każdą drobną rzecz ci w tym nie pomoże. Przyznam, że wiesz całkiem dużo, ale mogłabyś być trochę milsza. Ech, chyba masz rację, ale moja praca polega właśnie na tym, żeby załatwiać takie rzeczy szybko i sprawnie. I przez to nie ma za dużo miejsca i czasu na nawiązywanie znajomości. Sam rozumiesz, ja przepraszam, jeśli zachowywałem się trochę wrogo. Nie użyłbym akurat takiego słowa, prychnął Ogier, choć z drugiej strony słowo, którego bym użył, nie jest zbyt miłe. Jak już mówiłam, przepraszam, czasomistrzyni kaszlnęła w kopytko. Te klacze z grupy Starlight coś mi uświadomiły, że jeśli dalej będę się zachowywać w taki sposób, to może się to skończyć tym, że wszyscy mnie opuścicie. Byłam cholernie zmartwiona tym, że Twilight zdecyduje w którymś momencie, że nie potrzebujecie już mojej pomocy. To nie mi powinnaś to mówić. Twilight chce się tylko upewnić, że wraz z przyjaciółkami dotrze bezpiecznie do domu. Nie zasłużyła na takie traktowanie z twojej strony. Wiem, ale to dla mnie trudne, przyznała TikTok. Jestem czasomistrzem dopiero od kilku lat i jak dotąd nigdy nie miałam problemów z żadnym zadaniem. Takie wpadanie z jednych kłopotów w drugie sprawiło, że poczułam się trochę rozdrażniona. Wierz mi albo nie, ale cię rozumiem, przytaknął Flatków. Myślę, że naprawdę starasz się pomóc. Nie pozwól, aby ktokolwiek mówił ci, że jest inaczej. Ale czemu gadasz o tym akurat ze mną? Lockwood jest lepszym doradcą. Czemu z nim nie porozmawiasz na ten temat? Ten Ogier jest za miły dla swojego własnego dobra, zachichotała TikTok. Boję się, że zaraz mnie przytuli i poda chusteczkę na otarcie łez. Nie potrzebuję współczucia, tylko kogoś, komu mogę się wygadać. No i chyba nadal jestem ci winna przeprosiny, nawet jeśli ich nie przyjmiesz. Wciąż się obawiam, że za... Wiem, co chcesz powiedzieć, ale po prostu tego nie rób, zgoda? Wszedł jej w słowo Flatków. Co było, minęło. Skupmy się może na bieżących sprawach, co? Nadal mamy klacze do znalezienia. Racja, przytknęła czasomistrzyni. Spojrzała na mapę, a następnie przed siebie, w głąb komnaty. Ach, właśnie wraca nasz nieustraszony odkrywca. Lockwood podleciał do nich, wylądował, dysząc ciężko. Rany, ile tam tego jest? Jak? Znalazłeś coś przydatnego? Spytała TikTok. Chwilę, tylko złapię oddech. Zaczął odpowiadać Szary Ogier, podnosząc kopyto. Uff, dobra, znalazłem jeden, który może nam się przydać. Coś jakby patyk z gwiazdą na końcu. Przypominał różdżkę, czy coś w tym stylu. Wiesz, z jakich korzystają magicy na scenach? Dziwne, nie? Ciekawe. Czasomistrzyni podrapała się pod bródek. Czytałam gdzieś, że gryfy, jako istoty nie posiadające rogów, musiały wynaleźć inne sposoby na użycie magii. Wiem, że większość wykonawców scenicznych to jednorożce, więc różdżki mają jedynie na pokaz. Ale sam pomysł musi się skądś wziąć. To może być pomocne. Który to tunel? Pegas podszedł do skraju przepaści i pokazał w dół. TikTok podeszła do niego, spojrzała poza krawędź półki skalnej i zobaczyła, że przejście, na które wskazywał, znajdowało się dokładnie pod nimi. Chyba sobie żartujesz, odparła płasko zielona klacz. To przecież zaprowadzi nas z powrotem tam, skąd przyszliśmy, westchnęła. Ale przynajmniej mamy nowy trop. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Wielkie, metalowe drzwi rozsunęły się na boki, po czym wyszła z nich szóstka niezadowolonych klaczy. Wszystkie patrzyły na siebie z różnym stopniem irytacji, zamętu lub rozczarowania na twarzach. No cóż, przynajmniej tym razem to nie była moja wina, więc nie chcę słyszeć żadnych uwag na ten temat, krzyknęła Rainbow Dash, odgarniając z twarzy swoją długą, blond grzywę. Dosiana, AJ, jak ty sobie dajesz radę z takimi włosami? Nigdy nie mogłam latać w czymś takim, opór powietrza byłby za duży.
Nie masz się nawet narzekać na to, że twoja grzywa została zniszczona, powiedziała płaczliwym głosem Rarity, dotykając bujnych, kręconych, różowych włosów na swojej głowie. Pinky, kochana, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, jak kompletnie nieposłuszne są twoje włosy? One same nie wiedzą, w którą stronę chcą się kręcić. To nienaturalne. Przepraszam, Rarity, powiedziała pokornie Pinky. Nie przepraszaj jej, wtrąciła szybko Rainbow. Nie zrobiłaś nic złego. Rarity jest po prostu zła, że twoje włosy wyglądają dużo lepiej niż jej. Nie no, serio, jeśli to jest nasze największe zmartwienie, to chyba udowodniliśmy już, że nie spotka nas tu nic naprawdę groźnego, co nie, Pinky? No, różowa klacz przetarła oczy i przytaknęła. Przynajmniej tym razem nie stało się nic groźnego. Szczerze mówiąc, to nawet mi się podoba. Bo dostałaś fryzurę Twilight, a ona ma chyba najłatwiejsze do utrzymania włosy z nas wszystkich. Cholipka, zauważyła Pilczek, odwracając się. Jej błyszcząca, błękitna grzywa kołysała się i latała na boki przy nawet najdrobniejszym ruchu głowy, przez co kapelusz klaczy co chwilę jej spadał. Rarity, ta twoja wyelegantowana grzywa jest strasznie dziwna. Jak ty sobie z nią radzisz? Lata doświadczenia, moja droga, zaśmiała się Rarity, odsuwając z twarzy różowe kosmyki. Choć prawdę mówiąc, wolałabym dostać twoją grzywę niż tę od Pinky. W końcu miałabym okazję odpowiednio zająć się tymi pięknymi blond włosami. Możesz nad nimi popracować, dopóki są na mnie, zaproponowała pół żartem Rainbow. To nie moja grzywa, więc w sumie nie obchodzi mnie, co z nią zrobisz. Po moim trupie, parsknęła Applejack. Proszę, nie mów tak, Pinky pociągła nosem. Skończcie już szy... Uch! Twilight potknęła się o swoją długą, różową grzywę. Au! Och, ostrożnie, Twilight, depczesz mi po włosach, jęknęła Fluttershy, próbując znaleźć przy tym jakiś sposób, żeby ukryć swoją twarz w krótkiej, tęczowej grzywie. Co, boisz się, że zniszczy ci fryzurę? Zachwytała Rainbow. A tak nawiasem mówiąc, całkiem nieźle wyglądasz w moich włosach. Powiedziałbym, że zrobiłaś się jakieś 5% bardziej czadowa. Porzuć tę myśl, Rainbow Dash, wysapała przestraszona Rarity. To by była prawdziwa zbrodnia przeciwko modzie, gdyby Fluttershy zdecydowała się przyciąć swoje włosy w taki sposób. Hej, żartowałam tylko, fryzjerko, powielniczka lojalności machnęła kopytkiem. Wyluzuj, spójrz na to z innej strony, to ty mogłaś skończyć z moimi włosami. Rarity jakimś cudem zrobiła się jeszcze bielsza niezwykle. Och, nie, 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 odejdźcie myśli, wyglądałabym przecież okropnie. Taka mieszanina kolorów w ogóle nie pasuje do białej sierści i w dodatku są tak krótkie. Byłabym pośmiewiskiem w całym Ponyville i w Equestrii nawet. Wow, dzięki Rarity. Teraz już wiem, co sądzisz o moich włosach, wymamrotała pod nosem Rainbow. Twilight, mogłabyś to naprawić? Proszę, powiedziała błagalnym głosem Applejack. Spokojnie, bez nerwów, odparła Twilight, zbierając się z podłogi. Takie zaklęcie przemiany jest stosunkowo proste do czarowania. To nic groźnego, w przeciwieństwie do wybuchów i miotaczy ognia. A ty dalej o tym, Rainbow przewróciła oczami. Rany, dajcie mi już spokój, co? Już się dość tego nasłuchałam podczas ostatniego testu, bo zamiast myśleć o rozwiązaniu zagadki, to cały czas o tym gadałyście i dlatego mamy teraz wymieszane fryzury. Mówiłam wam, że wiśnie były lewym górnym i prawym dolnym rogu, ale nie! Kto by tam słuchał starej Rębu? Weź nie wciskaj tego guzika, dasz! Typowe! No dobrze, chyba już wiem, co trzeba zrobić. Owieściła powierniczka magii, ładując zaklęcie. Wszystkie klacze ogarnęło jasne światło, a gdy zniknęło... No, prawie ci się udało, Applejack zmarszczyła brwi, gdy dotknęła swojej grzywy. Była na poru związana w kucyk, ale wciąż miała błękitny kolor. Przynajmniej nie czuć dłużej, że jest dziwna. Teraz tylko dziwnie wygląda. Wielkie nieba, nie, 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 spieszyła się Rarity, widząc swoją nienagannie ustylizowaną różową grzywę. To kompletnie nie mój kolor, bez obrazy, Pinkie Pie. Tobie pasuje on doskonale, ale kłóci się nieco z moją sierścią. Nic się nie stało, Pinkie pokręciła głową, a jej kręcone fioletowo różowe włosy zaczęły latać na wszystkie strony. Rainbow ledwo powstrzymała się od tego,
żeby wybuchnąć śmiechem, gdy na nią spojrzała. Taka mieszanka kolorów w ogóle nie pasuje do twojej fryzury, Pinky. Wyglądasz, jakbyś wpadła do sorbetu z dzikich jagód. Hej, czy to nie brzmi smacznie? Chętnie bym sobie teraz zjadła łyżkę albo dwie. Ojej, Fluttershy obejrzała się za siebie. Wow, Rainbow, może ty powinnaś pomyśleć o zmianie stylu. Twoje włosy są ładne, gdy są takie długie. Tak, tak, jasne, odparł Lexi ważący drugi Pegas. Jak już powiedziałam, opór powietrza, źle się lata, głupi pomysł i tak dalej. Twi, przestań się wygłupiać i napraw to już, co? Jestem Rainbow Dash, nie Blondie Dash. Bez nerwów, robię co mogę, burknęła Twilight, rzucając kolejne zaklęcie. Gdy światło zniknęło, rozejrzała się dookoła. Wszyscy wyglądali znowu normalnie. Dzięki bogini, gruchnęła Rarity, muskając swą grzywę. Tęskniłaś za mną, moja najdroższa? Bo mamusia bardzo za tobą tęskniła. Uff, dobrze, że już po wszystkim, odetchnęła złudzona Piljack, poprawiając swój kapelusz. Patrzcie, tam są następne drzwi. Kolejny test? Na to wygląda, zgodziła się Twilight. Podchodząc bliżej, zaczynając czytać. Trzecie wyzwanie, pora rozpocząć. Nim jednak to zrobisz, mądrze jest odpocząć. Zadanie to bowiem twą duszę osądzi. Pozbądź się więc obaw, inaczej zabłądzisz. Zbierz swoje siły, lecz zbyt długo nie zwlekaj, gdyż za tymi drzwiami ostatni test czeka. Wygląda na to, że to już prawie koniec, dziewczyny. Ostatni test, dodała powierniczka magii. Ciekawi mnie, na czym dokładnie będzie polegał. Ten brzmi niebezpiecznie, Pinky wzdrygnęła się. Damy sobie radę, Pinky, żaden problem, zapewniła Rainbow. Nie mogę się doczekać, żeby dowiedzieć się, na czym polega, stwierdziła po krótkim namyśle Rarity. Jeśli przez niego przejdziemy, to w końcu dowiemy się, skąd wydobywa się cała ta magiczna energia, racja? Na to wygląda, przytaknęła fioletowa klacz, odwracając się ku pozostałym. Jesteście gotowe? Bardziej nie będziemy, powiedziała z dumą Mopiljack. Tak jest, wykrzyknęła Rainbow. Bramko numer 3, nadchodzimy. No to w takim razie, zadeklarowała Twilight, naprzód. Tam jest kolejny, ucieszyła się TikTok, wskazując na symbol różdżki z gwiazdą na końcu. Dalej, musimy być już blisko. Zrobiła się strasznie podekscytowana, co nie? Powiedział Flathoof do lecącego obok Lekudra. Jak myślisz, czy ta droga faktycznie nas doprowadzi do czegoś przydatnego? Cóż, wolę, żeby krzyczała dlatego, że się cieszy, niż dlatego, że jest na kogoś wściekła, odparł Pegas. Poza tym, to nasz najlepszy drop do tej pory, przynajmniej TikTok zdaje się tak sądzić. Mam nadzieję, że się nie mylisz, zgodził się jego przyjaciel. Nie chciałbym, żeby się okazało, że to była strata czasu. Nie pomożemy naszym przyjaciółkom, biegając w kółko. Znalazłem kolejny, dobiegł z przodu głos czasomistrzyni. Dalej, skończcie się tak wilec. Nie mówcie mi, że pozwolicie, żeby jakaś klaczka zostawiała nas w tyle. Wcale się nie wleczemy, wydyszał Flathoof. Po prostu biegniemy już od dłuższego czasu i prawdę mówiąc, zaczyna mi brakować oddechu. Może powinniśmy zrobić sobie chwilę przerwy. Jesteśmy już prawie na miejscu, zawołała TikTok. Skoro tak twierdzisz... Trio minęło kolejny zakręt, a potem jeszcze jeden, aż w końcu znaleźli się przed wielkimi drzwiami, wyrysowanym na nich symbolem różdżki. Z pomocą Flathoofa TikTok otworzyła jedno skrzydło, po czym wszyscy weszli do środka. Pomieszczenie wyglądało na sklep, tuż przed kucykami znajdowała się sięgająca im aż po uszy lada. Za nią ciągnął się szeroki korytarz z mnóstwem pustych półek, tak długi, że jego dalsza część niknęła w panującym wokół mroku. Halo? Zawołała czasomistrzyni. Jest tam kto? Mam wrażenie, że nie do końca takiego miejsca szukaliśmy, stwierdził Flathoof, mrużąc oczy. Czemu mnie to nie dziwi? Gdzie my jesteśmy? Zapytał Lockwood. Cóż, skoro gryfy wynalazły i korzystały z różdżek, aby móc czytać czary i prowadzić badania, to chyba właśnie dotarliśmy do sklepu z przyborami magicznymi, westchnęła TikTok. Do pustego sklepu z przyborami magicznymi, poprawił Lockwood. Ciekawe, kto ogłodził te wszystkie półki? A jakie to ma znaczenie? Zirytował się Flathoof. Mieliśmy tu znaleźć nasze znajome, ale jakoś ich tu nie widzę. Hej, spokojnie, kolego.
po prostu zboczyliśmy na chwilę z trasy. To nic, zboczyliśmy z trasy? Przez ostatnią godzinę podążyliśmy fałszywym tropem. A twoje krzyczenie w jaki sposób nam teraz pomaga? Spytała drwiąc TikTok. Nawet nie zaczynaj, burknął inspektor. Dobra, wszystko jasne. Nie masz pojęcia, co robić, ani w którą stronę iść. Posłuchaj, to ja wpadłem na pomysł, żeby iść za symbolem różdżki, wtrącił szybko Lockwood. Nie sądziłem, że to prowadzi nas tylko do jakiegoś sklepu. Zróbmy tak, rozejrzyj się po tym miejscu, może znajdziesz coś, co nam pomoże. Ja i TikTok w tym czasie spróbujemy wymyślić jakąś nową trasę, zgoda? Lockwood zacisnął zęby, po czym odetchnął ciężko. Niech ci będzie, zaczął powoli iść wzdłuż rzędów pustych półek, rozglądając się, gdy oddalił się od pozostałej dwójki. TikTok szepnął do Lockwooda. Dzięki. Za co? Dziwił się Sharpegas. Że wziąłeś część winy na siebie. Po prostu nie lubię oglądać, jak Flatów się martwi. Poza tym, to częściowo jest moją winą. Nie jestem żadnym ekspertem od magii. Po prostu skojarzyłem tamten symbol z różdżkami używanymi przez magików. I założyłem, że musi on mieć w takim wypadku jakiś związek z tą dziedziną. W jego głosie dało się wyczuć wyraźne zmartwienie. Na twoim miejscu pewnie pomyślałem podobnie. Klas pokręcił głową. Choć teraz sama zaczyna mieć wątpliwości. Ja także. Serio? Brew czasu mistrzyni podążyła w górę. Spojrzała w cyka, zaskoczona. A to nowość. Gdzie się podział twój optymizm? Słuchaj, wiem, że mam rację i że na pewno nasze znajome są całe i zdrowe. Wierzę w to. Muszę w to wierzyć. Ale zaczynam po prostu zastanawiać się, czy na pewno idziemy w dobrym kierunku. Ja nie mogę się z tobą nie zgodzić, wesnęła TikTok. To faktycznie przypomina szukanie igły z tego siana. Latamy od kilku godzin, a wciąż nie trafiliśmy na żaden ich ślad. Ale jakie mamy inne możliwości? Może lepszym pomysłem byłoby poszukać wyjścia stąd i tam na nie zaczekać, sugerował Lockwood. To się może udać. Czasomistrzyni podrapała się pod bródek. Choć nie wiem, czy taki plan uspokoi Flatwoofa. Pozwolisz w takim razie, że ja mu to powiem, zachichotał Szary Pegas. To w końcu mój pomysł, no i chyba tylko moja radosna twarz sprawia, że nie dostał jeszcze ataku paniki. Naprawdę zdumiewa mnie to, że potrafisz cały czas zachowywać taki spokój. Najważniejsze to nie tracić humoru, wyjaśnił Lockwood. Nic tak nie rujnuje kontaktów towarzyskich jak kwaśna mina. Ty i Flatwoof moglibyście czasami skorzystać z tej lekcji, dodał wesoło. No dalej, uśmiechnij się. TikTok zakryła twarz kopytkiem i jęknęła. Posłuchaj, ja bym chciała dostać się do jakiejś elity, gdzie jedynym zmartwieniem jej członków jest bycie eleganckim, to może bym cię posłuchała. Nie zmienisz mojego charakteru, tylko dlatego, że zrobisz wesołą minę i zatrzepotasz rzęsami. Poprawiła swoją muszkę i wyprostowała do mnie. Jestem profesjonalistką i starannie wykonuję moje obowiązki. Jeśli to znaczy, że muszę być przy tym trochę żorstka, to niech tak będzie. Skoro tak sądzisz, ogierzył ramionami, w każdym razie, jaki mamy plan? Wracanie się tą samą drogą jest bez sensu. Musimy znaleźć inne wyjście. Czasomistrzyni rozłożyła mapę. Cóż, skoro całe miasto jest pod ziemią, to musimy znaleźć takie przejście, które na pewno będzie jeszcze otwarte. Jedyną rzeczą, jaka przychodzi mi na myśl, to system odprowadzania ścieków. Kanalizacja, świetnie, westchnął Lockwood. Nie tak do końca sobie wyobrażałem ten dzień. Zabawne, bo po tym wszystkim, co się nam przytrafiło w tym tygodniu, ja z kolei czułam, że w końcu wylądujemy w prawdziwym szambie. Kolejne metalowe drzwi otwarły się na oścież, uwalniając ostry, nieprzyjemny zapach z tęchłego powietrza. Twilight Sparkle wyszła jako pierwsza, a tuż za nią podążyły powoli Reality, Applejack i cała reszta kucyków. Wszystkie mocno starały się unikać patrzenia na siebie nawzajem i wyglądały na lekko przemoczone, zupełnie jakby złapał je deszcz, choć ten drugi problem został szybko i w milczeniu rozwiązany przez dwa jednorożce. Twilight jako pierwsza przerwała trwającą przez kilka dłuższych chwil niezręczną ciszę. Dobrze, udało nam się przejść przez ostatnie zadanie, a teraz, jeśli nie macie nic przeciwko, umówmy się, że nigdy więcej nawet o tym nie wspomnimy, dobrze? Zgadzam się całkowicie, moja droga, zrygnęła się Rarity.
upewniałem cię w międzyczasie, że ich grzywa, ogon, sierść oraz ubranie są całkowicie pozbawione wilgoci. Moje usta pozostaną zamknięte na wieki. Ta, nikomu ani słowa, nikomu, dodała szybko Applejack, otrzepując kapelusz. Zgadzam się, a teraz niech mi ktoś znajdzie jakiś wybieracz do mózgu, powiedziała Rainbow, przecierając szkiełka swoich gogli. Nawet ona i Pinky unikały w tej chwili kontaktu wzrokowego. Wszystko w porządku, kochana? Zapytała Rarity, spoglądając na Fluttershy. Nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi, położyła kopytko na łopatce żółtego Pegaza. Fluttershy? Ach, nic mi nie jest. Nie martw się, ćwierknęła w odpowiedzi powierniczka rzeczywistości, chowając twarz w grzywie. Dzięki Celestii, że nigdy więcej nie będziemy musiały przechodzić przez coś takiego, Rainbow odetchnęła z ulgą. Masz rację, to były na szczęście ostatnie drzwi, zgodziłaś Twilight. Wydaje mi się, że widzę światło, tam, przed nami, za mną, dziewczyny. Grupa zaczęła iść w dół korytarza, a z każdym pokonanym przez klacze metrem światło dobiegające z drugiego końca stawało się coraz jaśniejsze. W końcu stało się tak mocne, że Twilight musiała zmrużyć oczy, aby móc widzieć przez siebie. Oblizała lekko wargi z niecierpliwości. To światło niosło ze sobą potężne energie magiczne, które częściowo absorbował jej róg. Dało jej to tak bardzo potrzebne, tak było oczekiwane i co najważniejsze, przyjemne odnowienie sił. Wow, czujesz to, Rarity? Zapytała z zapartym tchem Twilight. To sprawia, że odczułam swego rodzaju mrowienie w rogu, powiedziała szpiotowato-biała klacz. I jest to całkiem miłe uczucie, muszę przyznać. Zachwytała głośno, po czym wciągnęła z zachwytem powietrze. Och, ojej! Mogę się dowiedzieć, o co chodzi? Wtrąciła Applejack. Nie wiem, ale chyba nie jest to aż tak imponujące, skoro reszta z nas tego nie czuje. Rainbow wzrusza ramionami. Na pewno nie dorównuje temu, co zrobiła Starlight. Tu nie chodzi o ilość, tylko jakość, kochana, rzuciła szorstko Rarity. Już prawie jesteśmy na miejscu, obwieściła z ekscytacją Twilight, przyspieszając kroku. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć to źródło. Powierniczki przeszły przez korytarz prowadzący do kolejnego pomieszczenia. To, co w nim zostało, sprawiło, że wszystkie wciągnęły z zachwytem powietrze. Znalazły się w ogromnej sali, w której sufit był umieszczony tak wysoko, że ledwo można go było dojrzeć, podobnie jak znajdującą się głęboko w dole podłogę. Przez całą komnatę rozciągał się ogromny, eteryczny most, po którego bokach znajdowały się świecące jasno-niebieskim kolorem barierki. Ale nie to wprawiło Twilight i jej przyjaciółki w taki zachwyt. Tym, co naprawdę przyciągnęło ich uwagę, były ogromne kolumny, ciągnące się przez całą wysokość komnaty, wykonane nie z metalu czy kamienia, ale z najczystszej, najpiękniejszej magii, jaką Twilight w życiu widziała. Wszystkie migotały na różne barwy i zdawały się też poruszać nieco inaczej, w zależności od tego, jaki rodzaj energii się na nie składał. Niebiesko-białe strumienie poruszały się z gzakiem, niczym błyskawice. Czerwone spływały powoli w dół, jak magma. Zielone wiły się jak wąż lub winorośle. Fioletowe i różowe nie ruszały się wcale, ale za to świeciły najjaśniej. Zaś złote i pomarańczowe owijały się jak spirale. Każdy rodzaj magii był przedstawiony przez któryś z potężnych słupów, począwszy od szkół głównych, jak wróżbiarstwo, magiomatyka, fizykomancja, animacja czy taumaturgia, aż do niezliczonych podszkół. To nie jest biblioteka wiedzy, wyszeptała z podziwem i zdumieniem w głosie Twilight. To biblioteka magii. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś tak nieprawdopodobnego. Mogłabym całymi dniami badać te słupy. A ja żem myślała, że to na widok dobrej książki Twilight się ekscytuje, zachwytała Applejack. Wygląda, jakby właśnie przyjęli ją do Akademii Wonderbolts, dodała żartobliwie Rainbow. To wszystko wygląda bardzo ładnie, ćwierknęła Fluttershy. I to łagodnie mówiąc, moja droga, to jest wprost niebywałe, powiedziała z zapartym tchem Rarity, wskazując na purpurową kolumnę po swojej lewej stronie, pomarszczonej niczym jedwabna tkanina na wietrze. Na boginie, ileż tu inspiracji! Doskonale cię rozumiem, zgodziła się z nim Twilight. Oparła się o barierkę i zaczęła przyglądać się jednemu ze słupów, złożonego z białej energii. To zupełnie jak jakaś bajka.
No dobra, wszystkim tym, co nie pieją akurat zachwytu nad kolorowymi światełkami, chciałem powiedzieć, że ruszamy dalej. Idziesz, Twi? To na pewno jest jakaś biblioteka, czy coś, której opisali te magiczne kolumny, rzekła Applejack. Ach, oczywiście, zgodziła się pospiesznie Twilight. Gryfy na pewno prowadziły badania nad tymi energiami i wszystko skatalogowały. Muszę tylko znaleźć archiwum. Przebiegła obok Applejack tak szybko, że niemal jej nie potrąciła. Szybciej, dziewczyny! Klacze galopowały mostem przez kilka następnych minut, podziwiając ogromne pomieszczenie. Traciły już za to przejście, którym weszły, ale nawet stąd nie mogły jeszcze dostrzec z drugiego końca komnaty. Biegły tak jeszcze przez kilkanaście minut, nim w końcu dojrzały coś na swojej drodze. W oddali przed nimi znajdowała się duża, sześcienna konstrukcja, wykonana z dziwnego, czarnego metalu, od którego odbijały się liczne światła. Wisiała ona w powietrzu, podtrzymywana przez nieznaną magię. Eteryczne schody, stworzone najpewniej z tej samej energii co most, łączyły z nim budowlę. Wokół znajdowało się mnóstwo urządzeń, które zdawały się gromadzić energie magiczne krążące w powietrzu i przekazywać je do sześcianu. Twilight i reszta zaczęły wchodzić w górę, po czym weszły do środka niecodziennego budynku, gdzie przywitał je jeszcze dziwniejszy widok. Cała magia z zewnątrz była powana do małej komory wiszącej na suficie, która była z kolei podłączona do kolejnych maszyn, paneli oraz monitorów. Pod nimi znajdowała się umiejscowiona na podwyższeniu platforma, połączona z machinami poprzez grube przewody. Twilight weszła na rzeczoną platformę, zaintrygowana. Otaczały ją liczne urządzenia, pokryte całą gałą guzików, przełączników i gałek o różnych kształtach i kolorach. Obok leżało jej pełno arkuszy czegoś, co przypominało szkło, na których wysiedlały się różne obrazy. Przypominały to nieco komputery, jakie powielniczka magii miała okazję zobaczyć w nowym pandemonium. Wyglądały na starsze niż maszyny w mieście, ale mimo to robiły wrażenie. Na każdym z monitorów wyświetlały się diagramy, wykresy, równania oraz całe ściany tekstów, których jednak Twilight nie do końca rozumiała. Na samym środku platformy znajdowało się pojedyncze obrotowe krzesło, na tyle wielkie, aby mogła na nim usiąść istota znacznie większa od kucyka. Co to jest? Zapytała Rainbow Dash, wyrywając przyjaciółkę z zamyślenia. To wygląda na archiwum, zauważyła fioletowa klacz. Podobne do tego w Pandemonium. Fascynujące. Jeśli jest zasilane całą tą magią z tego pomieszczenia, to na pewno zawiera mnóstwo przydatnych informacji. Wiesz, jak to działa, Twi? Spytała Applejack. Cóż, mogłabym spróbować coś wymyślić. Wszystkie znaki są zapisane hieroglifami, więc nie wiem, czy dam radę rozszyfrować, co każdy znaczy. Może jakbym spróbowała je znowu podświetlić? Dotknęła rogiem stanowiska komputerowego i rzuciła zaklęcie światła. Nic się nie stało. Szlak. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o mój pomysł, ale warto było spróbować. Czy wy też się to słyszały? Spytała Applejack, odnosząc się do cichych, metalicznych kliknięć, które dobiegały skądś z tyłu. To pewnie któreś z tych urządzeń, odparła lekceważąco Twilight. Dobra, rozejrzyjmy się. Może uda nam się znaleźć coś przydatnego. Znaleźć coś? Rainbow jęknęła i podniosła szybko kopytka. Przecież tu nic nie ma, poza tym komputerem i dziwnym urządzeniem nad nim. Nie byłbym taki pewny, powiedział nagle ktoś za nimi. Powierniczki odwróciły się w stronę źródła głosu i instynktownie zajęły pozycje obronne. Zaraz potem szczęki sześciu klaczy opadły w dół niemal równocześnie. Czy to gryf? Wypaplała Twilight. Przybysz był prawie dwukrotnie większy niż kucyk. Był też bardzo stary, co można było bez trudu stwierdzić po jego siwej, krzaczastej brodzie oraz włosach, a także pozbawionych koloru piórach. Zwykłe części jego ciała wyglądały wątło i słabo, ale tym, co najbardziej zdumiało przyjaciółki, były jego niezwykłe części ciała. Oba skrzydła nie były pokryte piórami, ale raczej zrobione były z połączonych ze sobą kawałków metalu oraz paneli elektrycznych, migających czerwonymi i zielonymi światłami. Skrzydła syczały i trzaskały z każdym ruchem. Jego lewy szpon był podobnie zbudowany, tak samo zresztą jak ogon i obie tylne kończyny. Znaczna część jego klatki piersiowej pokrywały płaty dziwnego metalu z mnóstwem kolorowych świateł, w tym jednym szczególnie dużym, znajdującym się w pobliżu serca.
Świeciło ono w tym momencie przyćmionym, żółtym kolorem. Zamiast lewego miał dziwne, zielone soczewki, osadzone na teleskopowej rurce i połączone do kolejnych elektrycznych gadżetów. Jego drugie oko miało szklistą, matową niebieską barwę. Gryf miał założoną purpurową, jedwabną szatę. Była to też jedna rzecz, która wyglądała na w miarę nową. Nie rozumiem, skąd to zdziwienie, moja droga, odparł powoli zachrypłym głosem, niszczącym ze sobą także słaby, metaliczny dźwięk. To w końcu terytorium gryfów, więc to chyba nic dziwnego, że natknęłyście się na jednego z nich, racja? Uniósł swój naturalny szpon. A teraz proszę, uspokójcie się, nie zrobię wam krzywdy. Mam zdecydowanie za dużo lat, żeby stanowić jakiekolwiek zagrożenie. Ale TikTok powiedziała, że wymarliście, rzuciła Rainbow. Applejack szturchnął ją w bok, przez co Pegasus szybko dodał. To znaczy, tak słyszałam. Wymarli? Ha, nie do końca. Choć obawiam się, że to stwierdzenie ma w sobie sporo prawdy, odpowiedział Gryf. Nie jestem jednak zaskoczony, że pierwsze pytanie moich gości dotyczyło właśnie tego tematu. Skrzydlaty starzec zaczął podchodzić powoli do stanowiska kontrolnego. Klacze odsunęły się, chcąc go przepuścić. Po chwili jednak zauważyły, że samochodzenie sprawia mu trudności, nie mówiąc już o próbie wejścia na podwyższenie. Rarity spojrzała na Fluttershy i skiwnęła głową w kierunku wiekowego gryfa. Fluttershy przytaknęła i wraz ze swoją przyjaciółką podeszła do niego, pomagając mu wejść na platformę. Proszę, mój drogi panie, powiedział uprzejmie biała klacz, pozwól, że pomożemy ci usiąść na twoim krześle. Czy potrzeba panu czegoś, panie gryfie? Spytała cieniutkim głosikiem powierniczka rzeczywistości. Ach, dziękuję, moje drogie, ale wszystko w porządku. Gryf zdobył się na słaby uśmiech, kiedy w końcu usiadł. Choć nie przeczę, że przydałby mi się za niedługo mały przegląd. Zakładam, że żadna z was nie zna się na tym. Obawiam się, że nie, odparł Twilight. Czym jest to wszystko? To, moja droga, są najdoskonalsze bioniki technomagiczne, zaśmiał się Gryf, kasznąc przy tym i uderzając kilka razy swoim dobrym szponem świecącą czerwoną lampkę na swojej klatce piersiowej, aż ta zmieniła kolor na zielony. A przynajmniej były takie, gdy je stworzono. Obawiam się, że podobnie jak ja, także i one odczuły już upływ czasu, a nie posiadam niestety odpowiednich materiałów do tego, by je naprawić. Ale zbacząc z tematu, dodał, opierając się na krześle, nikt pewnie nie chce słuchać żalów starego gryfa. Tak więc zdołałyście wejść do mojego sanktuarium. Doskonale. Doskonale. To była naprawdę ciekawa dekada. Tak, my rozwiązałyśmy twoją zagadkę, przyznała zakłopotając lotowa klacz. Przez przypadek, chciałaś powiedzieć. Rainbow przewróciła oczami. Twilight chciała po prostu rzucić trochę więcej światła na tę tablicę i wtedy nagle przyniosła nas tutaj. Nawet nie wie, jak to się stało. Dziękuję za tak dosadne wytłumaczenie sprawy, Rainbow, rzuciła płasko Twilight. No i przeszłyśmy też przez te całe próby, dodała do mnie Applejack. Bardzo mnie to raduje. Minęło już wiele czasu, odkąd po raz ostatni ktoś mnie odwiedził, gryf podrapał się metalowym szponem w metalową część twarzy. W tej chwili jednak najbardziej ciekawi mnie to, kim są moi goście. Och, przepraszam, zapomniałyśmy się przedstawić, spieszyła się nieco Twilight. Nazywam się Twilight Sparkle, a to są moje przyjaciółki. Applejack, czołem. Rainbow Dash, siemka. Rarity, przyjemność po mojej stronie. Fluttershy, dzień dobry. I Pinkie Pie, cześć. Cóż za ciekawa grupka kucyków i w takich jasnych barwach, odparł z śmiechem Gryf. Nieczęsto widuję taką różnorodność, jeśli chodzi o kolor sierści czy włosów u przedstawicieli waszego gatunku. Kucyki z miasta mają zwykle bardzo szare i monotonne barwy, zupełnie jak wieżowce, w którym mieszkają. Pokręcił głową, po czym przyłożył metalowy szpon do piersi i ukłonił się lekko. Ach, ale gdzie moje maniery? Nazywam się Gilderoy i jestem opiekunem w Sanktuarium Wiedzy oraz ostatnim żyjącym członkiem Rady Starszych. Słyszałaś to, Pinki? Zwróciła się do niej Rainbow z błyskiem wokół. To już 5 gryfich imion zaczynających się na G. Mówiłem wam, że widzę tu jakiś schemat. Tak, Sanktuarium Wiedzy, przytaknęła Twilight, ignorując komentarze Rainbow Dash. Ale gdzie dokładnie jesteśmy? To miejsce wygląda zupełnie inaczej niż reszta ruin, Aeropolis. Tak? Tak wynikało z obrazu, jaki widzieliśmy po drodze.
Ach tak, Aeropolis, jakże tęsknię za tymi jasnymi komnatami, powiedział ponuro Gilderoy. Zakaszlał i ponownie uderzył się w pierś. Nazwa sanktuarium jest jak najbardziej trafna, jako że jest to neutralny teren. Nikt nie może do niego wejść bez mojego pozwolenia, ale bez przejścia przez te same testy, którym zostały się poddane. Znajduje się ono dość daleko od samego Aeropolis, ale jednocześnie jest bardzo blisko niego. Co to w ogóle znaczy? Rzuciła Rainbow. To znaczy, moja droga panno Dash, że znajdujecie się właśnie w tak zwanej sferze kieszeniowej. Jest to mały wymiar o nieograniczonej przestrzeni, który w realnym świecie jest umiejscowiony w znacznie mniejszym fizycznie obiekcie. To fascynująca mała sztuczka, której nauczyliśmy się od naszych dawnych sprzymierzeńców. Niewiarygodne. Zaklęcie sfery kieszeniowej to bardzo zaawansowana i potężna magia. Twilight uśmiechnęła się porozumiewawczo. Ale jaki jest cel tego sanktuarium? Czym dokładnie się zajmujesz? To miejsce, moje małe kucyki, jest dziełem mojego życia. Obwieścił z dumą i przerwą na kaszlnięcie kilka uderzeń w klatkę piersiową gryf. Wszystkie te wspaniałe kolumny światła reprezentują każdą szkołę oraz rodzaj magii, jaki istnieje. Twilight przytaknęła ochoczo, ledwie powstrzymując ten entuzjazm. Tak, zauważyłem to. Udało ci się nawet okiełznać ten sposób szkoły główne. Nigdy wcześniej nie widziałem magiomatyki w tak surowym stanie. Jedynie jej podszkoły, jak numerologię czy algebrę. Badasz je? Oddałabym wszystko, żeby móc je zbadać. Gildero zaśmiał się. Jesteś całkiem bystrą obserwatorką, moja droga. W dodatku posiadasz niesamowity zapał do nauki. Masz rację, moim obowiązkiem jako opiekuna tego sanktuarium jest obserwacja oraz badanie tych zjawisk. Jak gryfom udało się stworzyć coś takiego? Czytałem teorie na temat pozyskiwania czystej energii ze szkół głównych, ale dotyczyły one jedynie niewielkich ilości. Te kolumny są tak masywne, że nie potrafię nawet określić ilości energii, jaką wytwarzają. Nie chcę być niegrzeczna, Twi, ale nie mamy czasu na debaty na temat magii, szkół i innych rzeczy dla jajogłowych, wypaliła Rainbow. Musimy się stąd wydostać i wrócić jak najszybciej do domu. Przeszliśmy tu po mapę, pamiętasz? Szukacie mapy? Gilderoy uniósł metalową brew. Dość trywialny powód, aby przyjść do takiego miejsca. Cóż, myślałyśmy, że to zwykła biblioteka, przyznała Twilight. Nie spodziewałyśmy się czegoś takiego. Ale może mógłby nam pan wskazać drogę do biblioteki? Zapytała Rarity. Obawiam się, że to niemożliwe. Została ona splądrowana kilka lat w upadku. Och, czasami żałuję, że nie umarłem wówczas razem z moimi pobratnicami, przeklinając to miejsce, gdzie jedyną rzeczą, która mnie może zranić, jest nieubłaganie wyglądać czas. Upadku? Spytała Twilight. Więc o tym wydarzeniu mówiła TikTok, gdy twój gatunek został... Gilderoy położył swój zdrowy szpon na jej głowie, aby ją uspokoić. Nie martw się, moja droga. Genocyd to delikatny temat, ale miałem dostatecznie długo czasu, aby nad nim rozmyślać oraz opłakiwać moich braci. Nazwaliśmy to właśnie upadkiem, choć mieliśmy bardzo mało czasu, aby zarejestrować jakiekolwiek informacje o tym wydarzeniu. Widzieliśmy, co się dzieje w momencie, gdy to się zaczęło, ale nawet wtedy było już za późno. Czy nie zauważyłyście tego w mojej zagadce? Ach, więc o taki upadek chodziło, którym należało się oprzeć? Twilight kiwnęła w rozumieniu głową. Myślałyśmy, że odnosi się do czegoś innego. Tak właśnie jest. Stworzyłem tę tablicę w nadziei, że niektóre z gryfów, które zdołały uciec, kiedyś wrócą do tego miejsca i pomogą mi je odbudować. Ale obawiam się, że minęło już zbyt dużo czasu od tamtej pory, aby na to liczyć. Jestem ostatni z mojego gatunku i to na moich barkach spoczywa obowiązek upewnienia się, że najwspanialsze osiągnięcia oraz wiedza mojego ludu nie zostaną zapomniane. Po to są tu te wszystkie urządzenia. Uśmiechnął się lekko, gdy rozprostował swoje metalowe skrzydła. Te syczały i trzaskały, gdy to zrobił. Co kilka lat zastępuję kolejne części mojego ciała i obawiam się, że za niedługo osiągnę punkt, w którym nie będę mógł tego dalej robić. Szkoda, że nie zdołaliśmy dopracować tego procesu. Słyszałem, że rasa kucyków potrafi zdziałać cuda za pomocą naszej technomagii, choć żałuję okoliczności, w jakich weszło jej posiadanie. Więc możesz nam pomóc, czy nie? Spytała dość bezpartnowo Rainbow. Rainbow,
Twilight odwróciła się szybko w jej stronę. Nie bądź niegrzeczna. Nic się nie stało. Panno Spark, jestem pewny, że ta młoda dama z pewnością chciałaby po prostu kontynuować waszą podróż. Mówicie, że szukacie mapy. Tak, widzi pan. Tak jakby zgubiłyśmy się w tych ruinach, musimy znaleźć wyjście. Nie możecie po prostu wrócić się po waszych śladach i skorzystać z południowego przejścia? Gilderoinius Greff. Dokładnie to samo sugerowałam, trąciła Rainbow, krzyżując przednie nogi na piersi, ale najwidoczniej plan jest głupi. Już o tym rozmawiałyśmy, Rainbow, odpowiedziałeś szybko Twilight. Ryzykujemy, że możemy znowu wpaść na bandę Starlight, a w naszym obecnym stanie nie mamy z nimi szans w kolejnej potyczce. Musimy znaleźć jakąś inną drogę. Jeśli szukacie alternatywnej trasy, to mogę wam w tym pomóc, dodał Gryf. Gdzie dokładnie się kierujecie? Do przylądka nadziei. Obawiam się, że nie słyszałem o takim miejscu, Bilder zmarszczył brwi. Och, to miasto! Położony na południowy wschód, stąd na wybrzeżu. W takim razie musicie skorzystać ze wschodniego przejścia, choć możecie zechcieć to przemyśleć. Gilderoy pochylił się na swoim fotelu w przód. Tamten rejon jest zdominowany przez mroczną magię. Być może jednak rozważniejszym byłoby z waszej strony spróbować zmierzyć się z Starlight, Wykluczone, rzekła Twilight, kręcąc głową. Dziękujemy za ostrzeżenie, panie Gilderoy, ale chyba wolimy się zmierzyć z tym, co czeka nas na tej drodze, niż próbować szczęścia ze Starlight i resztą. Gilderoy oparł się na swym siedzisku i gładził przez chwilę brodę, nim odpowiedział. Jeśli taka jest wasza decyzja, to nie będę mi naciskał. Nasze miasto od dawna leży zakopane pod ziemią, a wiele z przejść zostało zablokowanych w czasie upadku. Jednakże możecie opuścić to miejsce poprzez stary, dawno wyschnięty zbiornik wody. Akwedukty znajdują się w północno-wschodniej części miasta. Lecz, kontynuował, ta droga prowadzi do miejsca, z którego wzięła się plaga, odpowiedzialna za wymarcie mojego ludu. Nie jestem pewny, jak wasza rasa dziś nazywa to miejsce, ale za moich czasów było znane jako Szkarłatny Mur. W trakcie wojny strażnika ten rejon został zdominowany przez przeklętą, mroczną magię, która skaziła całą ziemię i stworzyła przez to na niej mnóstwo przerażających abominacji. Tuż po wojnie otoczyliśmy cały ten obszar magiczną barierą, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tych ciemnych energii. Bogini, Twilight zrobiła się blada, co masz na myśli, mówiąc abominacje? Nie sądzę, aby któraś z was chciała usłyszeć jej opis, odparł Gryf. Powiedzmy tylko, że radzę tobie i twoim przyjaciółkom jak najszybciej pokonać tamten obszar. Świetnie, idziemy prosto w kolejną śmiertelną pułapkę, prychnęła Rainbow Dash. Zaczynam dostrzegać tu następny schemat. To brzmi bardzo niebezpiecznie, powiedziała po chwili namysłu powierniczka magii. Skoro gryfy nie poradziły sobie z tą plagą, to jak my możemy mieć szansę? Magia tego miejsca znacznie osłabła, zapewnił Gilderoy. Ale koszmary, jakie zdołała ona stworzyć, wciąż tam są obecne i mogą one rozprzestrzeniać zarazę, ale tak duża grupa jak wasza powinna być w stanie się przed nimi ochronić. Co takiego właściwie się stało z twoim ludem? Spytała znowu Twilight. Daj spokój, Twee, to nie czas na lekcję historii, rzuciła Rainbow, musimy się spieszyć. Chcę tylko wiedzieć, czy jest jeszcze coś, na co powinniśmy uważać, wyjaśniła krótko Twilight. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtarzanie. To znane powiedzenie. I prawdziwe, zgodził się Gilderoy. Nie martw się, moja droga panu Dash. Ciekawość panny Sparkle jest w pełni uzasadniona. Jest wiele rzeczy, których można nauczyć się choćby z krótkiego spojrzenia w przeszłość. Ech, dobra już, westchnęła Rainbow, ale lepiej, żeby to nie zajęło za długo. Proszę uważnie obserwować czas, panu Dash. Wskazał na wiszący za nim zegar, który wskazywał właśnie 20 minut po południu. Wspaniałość magii pozwala na wiele rzeczy. Pozwólcie, że zademonstruję. Gryf sięgnął do kieszeni szaty i wyjął z niej mały, metalowy pręt, jaśniejący srebrnym kolorem, pokryty błyszczącymi na fioletowo znakami. Machnął nim w powietrzu, a pręt zaczął świecić, niczym róg jednorożca. Co to jest? Spytała Applejack, patrząc na dziwny przedmiot. To przecież magiczna różdżka, zaśmiała się Rarity. Podstawowe wyposażenie magika, czyż nie? Panna Rarity ma rację, odparł śmiechem Gilderoy. Nasz gatunek nie posiada rogów, przez które moglibyśmy przesłać energie magiczne, jak choćby jednorożce. Ale czemu ją tak wywijasz,
zaciekawiła się pojedynczka lojalności. W odróżnieniu od rogów jednorożców, przez które przesuwają one swoją naturalną wewnętrzną magię, różdżki gromadzą energię z powietrza, umożliwiając rzucenie zaklęć. Wykonane są z niezwykłego metalu zwanego arkanium, za którego pomocą mogę wchłonąć nawet te potężne pole magii poza tą komnatę. Wybaczcie, jeśli chwilę mi to zajmie, ale od wielu lat nie używałem mojej różdżki, musi się wpierw ponownie naładować. Twilight obserwowała, jak gryf macha różdżką w powietrzu, która jaśniała coraz to bardziej, z każdym momentem gromadząc coraz więcej energii. To zaklęcie, które właśnie rzucasz, czy to czar odbicia wspomnień? Zgadza się, moja droga, zaśmiał się Gilderoy, skierował różdżkę w górę. A teraz, moje małe kucyki, zanurzmy się w annałach historii. Magiczny przedmiot błysnął oślepiającym białym światłem. Twilight zasłaniała oczy, miała już do czynienia z takim zaklęciem, ale wiedziała, że czary pamięci zwykle nie potrafiły odtworzyć wspomnień dalszych niż sprzed kilku lat, jako że większość kucyków po prostu nie miała na tyle dobrej pamięci, aby właściwie zrekonstruować tak dawne sytuacje, a przynajmniej myślała, że tak jest. Przyjaciółki stały teraz w komnacie, którą rozpoznały jako ta, w której znalazły się, gdy po raz pierwszy weszły do ruin. Nie była ona już jednak szara i mroczna, a bogato zdobiona w czerwone oraz purpurowe banery. Brązowe statuły błyszczały, jakby odbijały promienie słońca. Sztuczne liście i winorośle wyglądały niczym prawdziwe rośliny, a wzdłuż korytarzy ciągnęły się wąskie ścieżki zielonej trawy oraz róż i fiołków. Co istotniejsze, te same korytarze tętniły życiem. Ze wszystkich stron do komnaty wychodziły i wchodziły gryfy, rozmawiając i debatując ze sobą w mniejszych i większych grupach. Większość nosiła szaty podobne do tych, które miał na sobie Gilderoy, choć kilka z nich stało w pełnym rynsztunku po bokach wejść. Co się stało? Spytała Rainbow, rozglądając się dookoła. Uderzyła się w głowę czy coś? Nie martw się, Rainbow, my też to widzimy, zapewniła Twilight. To pomieszczenie jest przepiękne, zachwycała się Rarity, podchodząc do ozdobnych banerów. Te kolory są takie żywe i jasne. Ciekawe, co za... Sięgnęła kopytkiem, chcąc dotknąć materiału, z którego był zrobiony jeden z transparentów. Ale ono po prostu przeszło przez niego, jak przez powietrze. Och, jaka szkoda. Gdzie do siana podział się pan Gilderoy? Spytała Applejack. Nie bój się, moja droga panna Applejack. Jestem tu. Choć nie w fizycznej postaci, jestem wszędzie i nigdzie zarazem, rozbrzmiał dookoła klaczy głos gryfa. To, co widzicie, miało miejsce bardzo dawno temu, wiele dekad przed upadkiem. Nasz lud dobrze wtedy prosperował, choć nieustannie zachowywaliśmy czujność, jako że nawet w czasach pokoju w oddali pojawiały się oznaki nadchodzącej ciemności. Jakiego typu oznaki? Zapytała Twilight. Murale w sanktuarium wspominały coś o drugim powstaniu ciemności. Bystra obserwacja, moja droga, i w dodatku trafna. Scena zmieniła się, a szóstka klaczy stała teraz na szczycie samotnego wzgórza. Od razu zorientowały się, że była to pustkowie, choć wyglądało ono na nieco mniej jałowe niż obecnie. W oddali Twilight było w stanie nawet dostrzec ślady fauny. Nad terenem nie było jednak widać powłoki magii wytworzonej przez Tawun, dzięki czemu gwiazdy na nieboskłonie były widoczne równie wyraźnie jak w domu. Konstelacje były jednak dziwne i obce, z mnóstwem gwiazd, które błyszczały niezwykle jasno. Powierniczka magii dostrzegła także dwa księżyce, czerwony, pokryty przebarwieniami, oraz srebrny, który w przeciwieństwie do pierwszego wyglądał na wręcz nienaturalnie doskonały. Uwagę klaczy przyciągnął jakiś hałas dobiegający z dołu. Spojrzała tam i zobaczyła u podnóża wzgórza wielką armię kucyków, wszystkich ras, która maszerowała przez pustynię. Każdy z żołnierzy był odziany w przerażającą czarną zbroję i dzierżył straszliwą broń z kolcami lub ostrzami zabarwionymi na czerwono. Drugie powstanie ciemności nie było dla nas zaskoczeniem. Przewidzieliśmy je dziesiątki lat wcześniej i byliśmy przygotowani, odezwał się znowu Gilderoy. Na północ od Aleropolis znajdowało się miasto Pandemonium. To zresztą nie było nawet tyle miasto, co prawdziwa forteca i jednocześnie świątynia wzniesiona ku czci bogini niezgody, Nihili. Ach, tak, pamiętam, że czytałem o niej w jednym z tamtych opisów, powiedziała Twilight,
A więc ona i harmonia rzeczywiście były uważane za bóstwa? Zgadza się, odpowiedział Gilderoy. Harmonia traktowała swoich poddanych tak jak matka traktuje swoje dzieci, obdarzając ich miłością, współczuciem i zapewniając im rajskie miejsce, w którym nie musieli się oni martwić o głód, ubóstwo czy wojny. Ich oddanie wypełniło ją magią, światła. Z kolei Nihilia uważała swoich wyznawców jedynie za narzędzia, dzięki którym mogła osiągnąć swoje cele. Czerpała moc ciemności z nienawiści, wojen i chaosu i dlatego też zainspirowała swoich najwierniejszych poddanych, by ruszyli oni sieć z zamęt i zniszczenie. Magia światła i ciemności? Spytała zaciekawienie Filozofa Klacz. Masz na myśli magię dobra i zła? Światło oraz ciemność są do pewnego stopnia tożsame z dobrym i złem, więc nie jesteś w całkowitym błędzie. Są to dwie fundamentalne siły obecne we wszechświecie, wyjaśnił Gilderoy. Delikatny stan równowagi, jaki się pomiędzy nimi utrzymuje, jest tym, co powstrzymuje zniszczenie tego świata przez siły pustki. Aha! Wykrzyknęła radośnie Twilight. Widziałam, mówiłam wam, że ten nieporządek i chaos, wskazała na swoje przyjaciółki. Haha, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć wyraz twarzy TikTok, gdy o tym usłyszy. Porządek i chaos? Ach, ta wasza znajoma, TikTok, zakładam, że jest czasomistrzem. Oczy Twilight rozszerzyły się. Ty wiesz o czasomistrzach? Można tak powiedzieć, zaśmiał się głos Gilderoya. Prawdę mówiąc, znałem kiedyś i jednego z nich. To była dość miła, młoda klacz, Pegas, o ile mnie pamięć nie myli. Miała bardzo pozytywne spojrzenie na świat, nawet w jej obowiązku świadkiem okrucieństw, do jakich zdolny był jej gatunek. Wasza przyjaciółka musiała dołączyć do nich niedawno, pewnie jako następczyni Zenita. Ach, ten stary kucyk mówił o niej z wielką dumą. Szkoda, że nie mógł spędzić więcej czasu w mym towarzystwie. Wydaje mi się, że w trakcie swego krótkiego pobytu tutaj nauczył się więcej niż przez całe jego życie jako czasomistrz. Ale znów spacząc z tematu, o czym to ja mówiłem? Czasomistrzowie oraz magię światła i ciemności, przypomniała mu Twilight. Ach tak, czasomistrzowie od zawsze żyli z moją rasą w pewnej niezgodzie, ze względu na odmienne opinie dotyczące tego, jak działa magia. Nie twierdzę, że wasza przyjaciółka jest w błędzie, po prostu jej terminologia jest nieco inna. Światło i porządek to sprzymierzeńcy, podobnie jak ciemność i chaos, ale nie oznacza to, że są równorzędne. Istnieją takie rzeczy jak chaotyczna magia światła, tak samo jak praworządna magia ciemności. Gilderoy zaśmiał się i znowu zbacząc z tematu. Zdaje się, że mówiłem o Nihilii i ciemności, jaką ze sobą niosła? Tak, było ono okrutnym stworzeniem, którego jedynym pragnieniem było, aby cały świat padł przed nią na kolana. Miała pod sobą wielką armię, złożoną z jej oddanych, nie, fanatycznych wręcz popleczników, którymi dowodził jej strażnik. Wizja zmieniła się. Klacze znalazły się teraz bliżej maszerującej armii. Na niewielkim wzniesieniu obok nich stał duży, ziemny kucyk z czarną sierścią i bardzo krótką, brązową grzywą i ogonem.